No to ostatni last minute, czyli trzecia odsłona tego wątłego sezonu. Tak, na dobranoc, jest godzina u mnie przynajmniej 9, pękła 21 z kawałkiem. Nie wiem, kiedy będziesz tego słuchała, będziesz tego słuchał. Natomiast ja mam dzisiaj tak ekstremalny dzień, ponieważ robię takie tournée w ciągu 2 dni, żeby połamać się z bliskimi. Bo nigdy na Wigilię nie jesteśmy w domach, my jako zakonnicy swoich rodzinnych. Od chwili, kiedy wchodzimy do zgromadzenia nas u Salezjanów, to w większości Wigilię spędzamy w naszych rodzinach zakonnych, gdzie jesteśmy. Dlatego czasami, jak się uda gdzieś tam w okolicach świąt, przed czy po, zajrzeć chwilę, wsadzić głowę do domu i pędzić dalej do tego miejsca, w którym pracujemy, do tych ludzi, których nas też Pan wśród nich posadził i postawił. No to jest taka chwilowa pauza życiowa, trzeba się ogarnąć. I ja dzisiaj po prostu mam jakiś dzień ekstremalnych zaskoczeń. Z tego względu za chwilę odsłonię woal tajemnicy. Ale żeby to było jakby po kolei, to najpierw słowo i niech słowo nas czyta. Dzisiaj jest ta historia, kiedy następuje rozwiązanie Elżbiety, czyli przychodzi na świat Jan. Ale support przed tym był taki, że jego ojciec za nie mówił z wrażenia. Jak mu Bóg powiedział, że będziesz miał dziecko w podeszłym wieku z kobietą, która już jest, można powiedzieć, zwiędnięta, żeby nie powiedzieć uschła, jeżeli chodzi o możliwość zrodzenia, czy w ogóle poczęcia wcześniej, no to w ogóle nie bierze tego pod uwagę, że ta obietnica Boga się może wydarzyć. I w zamian za to, że dostaje taką pauzę, stop klatkę, ktoś po prostu takie mute mu nacisnął na pilocie życia, tak, że wycięło, wyciszyło chłopa, tak, i gęba na kłódkę. Ale myślę, że za nie mówił też potem z wrażenia. I dzisiaj jakby mamy taki moment, taki klakson, w zasadzie jakby bezpiecznik załapał do góry, że z chwilą, kiedy jest dyskusja, żeby nie powiedzieć, nawet bitwa o to, jak dać dziecku na imię, czasami tak w domach bywa, jak to zbliża się już ten okres badań prenatalnych i wszyscy cykają, tak obstawiają, chłopiec czy dziewczynka, kiedyś jakby tego nie było, USG czy tam innych tych badań, no to tam kto się pojawił, tak dawano, tak? Dzisiaj to już jest jakby możliwość jakby dywagacji, to tylko taka mała dygresja. No i wtedy już też się działy jakby tak plany, jak to kiedyś się dawało, po dziadku, po babci. Ja na przykład Janek, też po moim dziadku, po tacie mojej mamy. I nie był to Janek sprzedawca firanek, tylko konkretny chłop z Bieszczad, który notabene gonił upa tam po Bieszczadach. Natomiast Janu będzie na imię zażądał sobie tabliczki, żeby to napisać. Taki mamy jakby dzisiaj kontekst wszystkiego. Natomiast ja się dzisiaj w tym słowie tak odnajduję, bo warto by było, żeby nas słowo czytało. Żeby to nie ja tylko czytam sobie słowo i tam patrzę i co mi to robi i teraz komentarze, interpretacje i tak dalej, tylko to słowo mam nie przeczytać. To jest zupełnie inny kierunek. Czyli jak to słowo czyta moje życie. I dzisiaj to słowo, gdzie jest też wcześniej, wszyscy byli zaskoczeni, jak Bóg okazał miłosierdzie. Mimo obojgu, ale tutaj jest reflektor skierowany na Elżbietę, że to narodzenie Jana to jest ewidentny, najmocniejszy, jaki tylko jest, dosadny wyraz tego, że Bóg okazuje im miłosierdzie. Czyli miłość komuś, komu się nie należy. To jest jakby pełnia, no nie należy się w tym sensie nawet i biologicznym, jakimkolwiek innym, i ludzkich opinii, a tam właśnie Pan daje życie. I dzisiaj musiałem wykonać od rana dla siebie taki niełatwy temat, ponieważ jako facet mam tak w naturze, jak pewnie większość z nas mężczyzn, że jak tam trzeba komuś coś wyremontować, komuś coś pomóc, czy kogoś zaprosić do tego, żeby zadbał o siebie i tak dalej, no to my tam wchodzimy z energią, działamy jak komando, są zachodniej strony, tam dzida, nie, wciągamy obciążenia, różne inne rzeczy, żeby tam kogoś zabezpieczyć i niż tam też wspomóc, tak? No tacy zadaniowi jesteśmy. Natomiast jak trzeba jakby swój ogród ogarnąć, o siebie zadbać, no to niekoniecznie to przykazanie kochaj bliźniego swego jak siebie samego, tylko kochaj bliźniego swego, kropeczka, tak? No i musiałem trochę zadbać jakby o zdrowie, bo dało się we znaki. Wiązało się to z tym, że kilkanaście godzin musiałem się przygotowywać do jakiegoś tam wewnętrznego poruszenia, tak nazwijmy,
bez odsłaniania jakichś tam szczegółów, bo to teraz nieistotne. No i cisnąłem sobie dzisiaj na to badanie do Warszawy, gdzie jest gdzieś tam 200 km z domu. I po całej nocy jakby takiego przygotowywania byłem strany, jakby no zgięty w pół generalnie, jechałem tak na oparach. I pierwszy hit sezonu pojawił się wtedy, kiedy dojechałem do Warszawy tak koło godziny 10 i dostaję na Messengerze dzisiaj pytanie, czy dzisiaj pan czasami na Orlenie nie tankował w takim miejscu? Pierwszy prześwit, zostawiłem dokumenty w toalecie. Wziąłem nerkę i zawiesiłem sobie w świątyni dumania. No i teraz to ząg. Dokumenty, hajsownia i tak dalej. No po prostu stanąłem, a już byłem umówiony za 20 minut na kwity, na jakieś tam rzeczy, wchodzę na zabieg i tyle. Zamiecione jakby, tak? Bez jakiejś tam paniki, ale zatkało mnie po raz pierwszy. No nic, zacząłem ogarniać w bani, jak to zdelegować, poprosić tam dom, żeby odebrał i tak dalej, no i to był w ogóle ciach. Ale jak rozmawiałem z panią, która mnie znalazła gdzieś tam, jak to powiedziała, wie pan, to jest magia świąt, to jest magia internetu i Facebooka tam, nie? Ale pan taki bez brody, a tutaj widziałam takiego Mikołaja, że wszedł. Se myślę, no dobra, Mikołaju, chcesz dzisiaj dostać właśnie w głowę, bo zawaliłeś, no i teraz jak to rozwiązać, tak? No to nic, to był taki pierwszy strzał, chyba dostałem właśnie radar. Zagadałem się i będę miał niespodziankę, ale to nic, kolejne zaskoczenie dzisiaj. Przyjdzie zdjęcie. I teraz kolejna rzecz, bo dzień się jeszcze nie skończył. To zgubiłem teraz wątek, ale to jest ta sytuacja, kiedy ten człowiek za nie mówił, bo też Bóg mu okazał jakieś dobro. Okazał mu dobro, czyli co? Czyli krótko rzecz ujmując, nie spodziewał się tego, że Pan Bóg będzie dla niego tak bliski, że złoży też pewną ofiarę ze swojego życia za chwilę, czego doświadczy Jan, też jako dorosły. I kolejna rzecz jest taka, że nie spodziewa się, że Pan Bóg będzie też taki czuły wobec niego. Jakby kończąc to gadanie też różnego rodzaju, tych trzech dni, życzę Ci, żebyś miał taki głód, żebyś miała taki głód, że doświadczysz takiego pragnienia w środku, którego żaden człowiek, chociaż byłby Ci bliski, tak w sensie, że mówi, że o nim jest bliski, bo to z rodziny i tak dalej, ale tak wcale nie musi być, że nie wiadomo, co tam się wydarzy, że ten głód takiego poczucia, że jest ktoś bardzo bliski Tobie, nie nasyci się, bo będzie większy za nim stał, że pragniesz takiej bliskości, że ktoś za ciebie składa ofiarę i rezygnuje ze swoich planów, a za chwilę daje inne plany i swoje poświęca na rzecz twojego, a przy tym jest jeszcze taki, wyobraź sobie największą czułość, czy sobie skojarz jakieś doświadczenie największej czułości, jaka tylko jest, drugi fotoradar na tym się dam złapać, bo chcę być czuły dla siebie, żeby sobie nie zrobić krzywdy znowu, nie tylko finansowej czy punktowej, ale takiego głodu na te święta Ci życzę, żebyś usiadła i usiadł, dał sobie też czas i dał Jemu czas, żeby mógł przy Tobie być bardzo bliski, żebyś doświadczyła i doświadczył, że On z tego, że przyjmuje ciało, to zabiera wszystkie, ofiaruje wszystkie swoje plany jako Bóg po to, żeby być jak najniżej, przez to jak najbliżej Ciebie i jak najczulej Ciebie. I finalizując, ja nie wiedziałem, że jak dzisiaj wejdę na badanie, do czegoś takiego doświadczę. Dzisiaj pomagały mi jakby dwie panie pielęgniarki,
ponieważ zabieg miał być znieczulenia, okazało się, że ja muszę wracać do domu, więc znieczulenia nie mogę przyjąć, bo zrobi to za mnie fotoradar, żartowałem. Bo znieczuli mnie coś zupełnie innego, co nazwałbym tylko po prostu człowieczeństwo przez największe, co jakie spotkałem. I to nie była jakby łatwa dla mnie sytuacja, wiedząc jakby też jak moje ciało reaguje na pewne sytuacje. Trochę się tego stresie obawiając, ale nie mam wyboru, jeżeli chcę dojechać kilkaset kilometrów do domu, a muszę wrócić, pozałatwiać jakby jeszcze sprawy, odebrać z domu dokumenty, naokoło jeszcze robić więcej kilometrów i żeby w tym wszystkim jeszcze jakoś nie rozjechać się. To Pan Bóg o mnie tak zadbał, że postawił mi dwie kobiety, które były przy tym badaniu tak niesamowicie życzliwe, ludzkie, ale te wszystkie trzy parametry tam się znalazły, że były przy mnie bardzo blisko, nie tylko fizycznie, ale tak współtowarzysząco. Nie robiły tego, nie wiem, czy za pieniądze, czy nie wiadomo, z jakichś tam innych sytuacji, tylko to przez nie przechodziło, w zasadzie to od nich emanowało, że one były w tym. To wiecie, jak czasami mamy, to nie tylko jakby chciałbym wchodzić do tego pokoju, gdzieś tam służby zdrowia, jakie mamy doświadczenia takie czy inne, ale mimo wszystko, że masz doświadczenie, czy to będzie, nie wiem, ksiądz, czy to będzie ekspedient, czy to będzie fryzjerka, czy ktokolwiek tam inny w tych wszystkich profesjach, w których spotkamy ludzi, bo od nich czegoś potrzebujemy, a tym bardziej w takich przestrzeniach, gdzie jakby możemy cierpieć, tak, i doświadczyć namacalnie jakby jakiegoś tam cierpienia, albo chociażby bólu w jakiejś tam mierze, to jest bardzo istotne, że tutaj doświadczamy takiej przestrzeni najgłębszej jak się da, takiego nie empatii, bo to jest jakby współodczuwanie tego, co my tam gdzieś tam przeżywamy, a i tak dopóki ktoś nam w buty nie wejdzie, czy w naszych kaloszach nie wystąpi, to nie może tego przeżyć, tak? Krótko rzecz ujmując. Ale to jest taka bliska obecność w tym, co teraz przeżywasz, z odczuwaniem, rozumiem Cię, jak to jest i chcę Ci pomóc w tym być. Na tyle, na ile potrafię i dam Ci wszystko siebie, mój czas, to bycie tutaj, to przeżywanie, to moje emocje, ale też do tego taką jak najbardziej bożoludzką obecność, taką twarz i dużo życzliwości. Ja potem wyszedłem z tego zabiegu i tym Paniom po prostu dziękowałem indywidualnie potem i ta Pani mówi, ja Panu zaraz, jeszcze wiem, że Pan długą trasę jedzie, to ja Panu zaraz herbaty z cukrem zrobię, no żeby Pan chociaż jakoś przez chwilę tej ogrzał, podniósł chwilę, tak? Tutaj zapraszam, mam taki oddzielny ze swojego gabinetu, mnie gdzieś tam wpuściły tak socjalnego, żeby chwilę odpocząć, więc zgaszę Panu światło, żeby Pan chwileczkę też doszedł do siebie. Ja dzisiaj dostałem taki prezent, myślę, że przed świętami właśnie taki, że Pan Bóg tak o mnie zadbał przez te kobiety, pokazując mi, Jacek, tak bardzo bliski chce Ci być, tak bardzo ofiarowuje za Ciebie i tak czuły chce być wobec Ciebie, tak? I tego Ci życzę, żebyś pozwoliła i pozwolił Bogu, żeby mógł być w Twoim życiu właśnie w tej chwili. Może to nie będzie sama Wigilia, może to będzie jakiś czas koło Wigilii, przed, po, nieistotne, ale żebyś spróbował dostrzec, to czeka ze sztuka trzeci radar, żebyś spróbował pozwolić Bogu pokochać siebie, albo bardziej przyjąć od Niego miłość. Żeby przyjąć miłość. To jest też do odgadnięcia samemu, co to znaczy przez Ciebie przyjąć miłość. Tego Ci życzę. I niech Cię błogosławi ten, który jest Emmanuelem, Bogiem bardzo bliskim, ofiarującym się za siebie, za Ciebie na maksa, total i bardzo czuły. Dzięki za wytrwałość, dzięki za towarzyszenie wszystkim biegnącym do mety wigilijnego stołu. Życzę wytrwałości, ale też czasu ze sobą. Ojca i Syna i Ducha Świętego.